Cześć, witam bardzo serdecznie widzów KN kanału Skokach Narciarskich, Krzysztof Niedzielan. Kłaniam się nisko, zapraszam na trzeci tegoroczny konkurs Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Skocznia normalna, rozmiar 98 metrów, punkt konstrukcyjny 90, Lillehammer, Norwegia, jest to skocznia olimpijska, skocznia historia, no i mamy nadzieję, że historia będzie się pisać, jeżeli chodzi o Puchar Świata w skokach narciarskich w tym sezonie, jeżeli chodzi o naszych skoczków. Za nami seria próbna, zaraz powiem o jej wynikach, zanim rozpocznie się rywalizacja, jak na razie w tym sezonie bezkonkurencyjny, i to nieważne, czy to kwalifikacje, konkursy, czy nawet seria próbna. Stefan Kraft z Austrii skoczył w serii próbnej 101,5 metra, drugie miejsce zajął Andreas Wellinger z Niemiec 100,5, trzeci był Austriak Daniel Czofenik 97,5 metra. Ogólnie rzecz biorąc, żeby zobaczyć zawodników spoza Niemiec i Austrii, to trzeba zajrzeć na siódme miejsce, bo Austriacy i Niemcy zajmowali pierwsze sześć miejsc. Ex aequo na piątym był Laje i Paszke, jeszcze czwarty Filip Rajmund. Jak radzili sobie Polacy? 17 miejsce, najlepsze z naszych w serii próbnej zajął Dawid Kubacki, 96,5 metra. 23 miejsce zajął Paweł Wąsek, skacząc 93 metry. 33 był Piotr Żyła, 92 metry. 35 Kamil Stoch, 91 metrów.
a 40 miejsce zajął Aleksander Zniszczo, skacząc 88 metrów. Pierwszy zawodnik już w powietrzu, Remo Imhoff ze Szwajcarii, około punktu K skacze młody zawodnik kraju Helwetów, 89 metrów dokładnie ma Imhoff. Remo Imhoff to zawodnik 20-letni, zatem zobaczymy, jak będzie rozwijać się. Jak na razie jest oczywiście pierwszy z notą 122,9 punktu. Wiatr tylny, no, duży kilkunastostopniowy mróz, jeżeli chodzi o Lillehammer. Te warunki są dość podobne, o dziwo, co do Ruki, więc przy takiej temperaturze raczej wiatr nie jest bardzo mocny. Z szóstej belki rozpoczęli zawodnicy, teraz starszy z braci Kobayashi, Junshiro Kobayashi, już skoczył 93 metry, więc to jest dobra odległość tego zawodnika. Był dopiero 42 w kwalifikacjach, zatem to na pewno jest dobry wynik japońskiego skoczka. W kwalifikacjach był 30, no i zobaczymy, czy ten skok na 93 metry pozwoli japońskiemu zawodnikowi zdobyć pierwsze w tym sezonie punkty pucharowe. Oczywiście zachęcam wszystkich widzów do udzielania się również na czacie, zostawiania łapek w górze, no i subskrybowania mojego kanału. Andrew Urlaub, Stany Zjednoczone, to kolejny zawodnik, oni trenują właśnie w Norwegii, zatem skocznia Lillehammer powinna być im bardzo znana. No i dość dobrze skoczył Urlaub, 91,5 metra, no jest to skocznia normalna, więc te różnice pomiędzy poszczególnymi zawodnikami mogą być nieduże, no wydaje się, że dość dobrze odbił się z progu, nabrał wysoką parabolę, amerykański skoczek, zatem no, w tej chwili jest drugi. Przegrał o 4,8 punktu z Junshiro Kobayashim z Japonii. Raczej zadowolony Urlaub, był 32 w kwalifikacjach, no i to też może być wynik w okolicach 30 miejsca, ale oczywiście to się jeszcze okaże. Jakub Irutek dał już znak Francesco Cecconowi, to syn słynnego Roberto Ceccona, 83,2 na progu i odległość chyba poniżej 90 metrów, nie chyba, tylko na pewno 85,5 metra Ceccon, jak na razie no, to może mu dać najsłabsze miejsce, zobaczymy jeszcze jak punkty, jak przeliczniki, bo wiadomo, że w skokach narciarskich to ma dużą rolę, ale też niskie noty. Nawet dostał od Norwega 15,5 Francesco Ceccon, bo to lądowanie, no niby był telemark, taki nie to telemark, taki troszkę zamarkowany, noty po 16-16,5 wchodzą i zgodnie z moimi przewidywaniami zamyka stawkę w tej chwili Francesco Ceccon. No to teraz Ukrainiec Witalii Kaliniczenko. Nie pokazali się Ukraińcy w Ruce. W pierwszym weekendzie są w Norwegii. No ale Kaliniczenko ledwo wszedł do konkursu i teraz też skacze krótko, tylko 82 metry. 49 był w kwalifikacjach, zatem to też pokazuje, 46 w serii próbnej, to też pokazuje, że no, może tutaj być ogromny problem, a właściwie no, na pewno będzie ogromny problem z wejściem do drugiej serii. Trener Ukraińców kręci głową, w tej chwili Kaliniczenko jest piąty, najsłabszy. Jeżeli chodzi o wiatr, to jest tylny, nawet ponad metr na sekundę, dość duże rekompensaty, więc zobaczymy, czy to będzie się utrzymywać, szósta belka startowa, a kolejnym zawodnikiem jest Tomofumi Naito, to reprezentant Japonii i troszkę lepiej niż dwaj poprzednicy, bo zbliżył się w okolice 90 metra Tomofumi Naito. 37 miejsce zajął w kwalifikacjach, a jak będzie teraz? No, teraz troszkę był wiatr słabszy, około metra na sekundę, tylko że bliżej metra niż metr z groszami. Jeszcze pokazał Kento Sakuyama, że chyba spóźnił 30-letni Japończyk wyjście z progu i jest piąty, bo skoczył 87 metrów. Wydawało mi się, że to jest nawet lepsza lokata, więc Tomofumi Naito będzie miał duże problemy z tym, żeby wejść do drugiej serii.
Kilian Peyer, brązowy medalista Mistrzostw Świata z, no, z Zefelda, właściwie z Innsbrucka z 2019 roku. I teraz ładnie skacze powyżej 90 metrów. Kilian Peyer zajął 38 miejsce w kwalifikacjach, więc tutaj wyzwanie dla niego, czy poprawi swoją lokatę z kwalifikacji. Teraz jest drugi, przegrywa o 1,5 punktu z Junshiro Kobayashi, który, no, trzeba powiedzieć, jak na pierwszych kilku zawodników skoczył naprawdę bardzo dobrze. Kilian Peyer też względnie zadowolony, macha do kamery, dzisiaj skacze w niebieskim kombinezonie, żółtych nartach, a jeżeli żółte, to możesz się domyślać, jakiej produkcji. I Kilian Peyer na razie drugi, prowadzi Junshiro Kobayashi. A czy zamiesza tu w czołówce Tunus Jainen, 83,6, no i też w okolice 90 metra, niemal w linie, dokładnie 89 metrów, dość elegancki skok. Nus Jainen też wpisuje się w ten trend niebieskich kombinezonów, no różne są w tym sezonie, i białe, i żółte, i ciemniejsze, więc te różne materiały, każdy kolor też mówi się, że ma inne właściwości. Nus Jainen, mimo tego, że skoczył 89,5 metra, jest w tej chwili piąty. Przegrywa z, na przykład z Remo Imhoffem, który jednak skoczył dalej. No, żeby być w top, jak na razie, trzeba powyżej 90 metrów po prostu skoczyć, choć Nus Jainen też miał mniej dodanych punktów za wiatr. Roman Kołdelka wraca do Pucharu Świata, czy rozpoczyna sezon w Pucharze Świata, 83 na progu. No i ładnie skoczył doświadczony już 34-letni zawodnik z Lomnicy nad Popelką. No to jedyny taki Mohikanin z tych starszych skoczków czeskich, który jeszcze próbuje, jeszcze kontynuuje karierę, no ale mimo tego, że skoczył 91,5 metra, to nie jest dobra pozycja, to jest w tej chwili piąta lokata, więc ciężko będzie z takim skokiem tutaj awansować, w szczególności, że miał tylko 6,1 punktu dodanych za wiatr. No to w pewnym sensie rewelacja poprzedniego sezonu. Jevhen Marusiak z Ukrainy był 18 w Planicy w konkursie Pucharu Świata w zeszłym sezonie. Był też 17 na normalnej skoczni na Mistrzostwach Świata w Planicy. No świetnie startował Marusiak w lotach narciarskich między innymi, ale jak na razie tej formy nie widać. Jak na razie nie nawiązuje do tej formy z zeszłego roku Pucharu Świata. 23-letni reprezentant Ukrainy, 89 metrów i dopiero 9 miejsce w tej chwili Marusiaka. Tak to wygląda, ja może tutaj pokażę, jest przedostatni, Ukraińcy zamykają w tej chwili tabelę. No ale odwraca się troszkę wiatr, tutaj miał tylko 2,3 punktów dodanych, czyli teoretycznie był to wiatr sprzyjający, no i Marusiak przedostatni. Jak sobie poradzi w tych warunkach Kamil Stoch? To na pewno ważna sprawa dla nas. 82,8, niezbyt dobra prędkość, ale wysokość dość dobra Kamila Stocha. No i skacze bardzo ładnie. Myślę, że jest w tej chwili beneficjentem również niezłych warunków. Pokazuje się, że tak, 2,6 punktu dodanych, nieznaczny wiatr z tyłu, no i to był solidny skok Kamila Stocha. No ale mimo tego, że Kamil skoczył 95,5 metra, jest w tej chwili trzeci na 11 skoczków. Ładne noty, nawet 19 dostał, bardzo dobrze, tylko czy to nie będzie za mało, żeby wejść do 30? Na to oczywiście jeszcze będziemy musieli poczekać. No to kolejny z zawodników, który też nam pokazuje się po raz pierwszy w tym sezonie, to Francuz Valentin Foubert. Jeszcze oczywiście nie punktował i w zeszłym sezonie również nie był klasyfikowany w Pucharze Świata. Valentin Foubert teraz skacze 89 metrów, Francuz, i to też raczej, no, nie ma szans tutaj, żeby zakwalifikować się do drugiej serii z takim skokiem. Zresztą jego najlepsze osiągnięcie dotychczas to 42 miejsce w styczniu 2021 roku w TTZ Neustadt. 10 miejsce Valentin Foubert
i można powiedzieć bez szans na wejście do finałowej trzydziestki, no to teraz można się spodziewać dalekiego skoku. Można powiedzieć rewelacja, nie skakał w pierwszym weekendzie, dość dobrze prezentował się jak dotąd, 23 w kwalifikacjach, no zobaczymy czy to potwierdzi Daniel Huber, to już 30-letni skoczek z Austrii, ale wygląda to pięknie w powietrzu i skoczył pod rozmiar skoczni. Huber 96,5 metra, druga najlepsza odległość, no co ciekawe dotąd Kamil miał najlepszą, no ale właśnie te punkty za wiatr powodują, że jest nawet za Kamilem Stochem Daniel Huber. No to skoro dość dobrze skaczący dotąd Huber jest za Stochem, to może jest szansa na to, że to są odległości na punkty. No bo trochę obniżyliśmy wymagania w taki sposób, że no będziemy się cieszyć, jeżeli Kamil Stoch zdobędzie po prostu pierwsze punkty Pucharu Świata w tym sezonie. Aleksander zniszczył kolejny z orłów Tomasa Turnbichlera. Trzeba skoczyć 99, żeby prowadzić. 83 na progu. No nie wygląda to za dobrze. Niewiele chyba prześlizgnął się przez 90 metr. Olek zniszczył. To się zgadza, no i nie można tutaj spodziewać się dobrego wyniku nawet w tej chwili na tym etapie rywalizacji. Daleko od tej zielonej linii wyświetlającej się, a mówiąc o trendach, to akurat cały na biało, mówię przynajmniej o kombinezonie, Aleksander zniszczył. Na 14 skoczków zajmuje dopiero 9 miejsce 29-letni reprezentant Polski, zatem też naprawdę trudno wierzyć w to, że będzie to dawało awans. No jest, są na to marne szanse. Tymczasem już przed skokiem Fredrika Willumstada, reprezentanta gospodarzy, reprezentanta Norwegii, obniżona belka startowa na 5. bramkę, więc na starcie zawodnik ma już 5,6 punktu dodanych. Jak to się przełoży? No bo zelżał ten wiatr ewidentnie. Tutaj ostatnio skoczkowie nie mają dużo punktów dodawanych, może nawet teraz będą mieli odejmowane. Willumstad, okolice 90 metra, dokładnie 92. On akurat ma żółto-czarny kostium, jeżeli już mówię o tych kwestiach, nazwijmy to modowych, 92 metry, no ale z niższej belki, więc to już zmienia postać rzeczy, ale dopiero 7 miejsce w tej chwili Willumstad. Jak punkty za wiatr? No właśnie, to co powiedziałem, raczej tutaj odejmowane są już punkty, to pokazuje, że no odmieniła się termika na skoczni, ale to Norwegowi Willumstadowi nie pomogło. Jeden z Turków, który zakwalifikował się do tego konkursu, Fatih Arda Ipcioglu, no był już w 2022 roku 24 w Titize Neustadt, zdobywał też punkty kiedyś w turnieju czterech skoczni, teraz bardzo wysoko leci Turek i przeskakuje 90 metr, no on zazwyczaj ma tak wysoką parabolę lotu, no ale w tej chwili obawiam się, że przy 0,4 punktu odjętych za wiatr, nawet przy dodanych za belkę startową, no nie będzie to zbyt wysoka pozycja. No tak, jest w tej chwili na 8 miejscu Fatih Arda Ipcioglu, jest za Willumstadem, jest przed Kołdelką, między tych zawodników zmieścił się 26-letni reprezentant Turcji. No i teraz znowu zrobi się gorąco, biało-czerwono. Paweł Wąsek. Trzeba skoczyć 96,5 metra, żeby objąć prowadzenie. Czy to będzie możliwe? Tomasz Turnbichler machnął już chorągiewką i mknie po rozbiegu mniejszej skoczni Lisgårdsbakken w Lillehammer. 82,7, niezbyt dobra prędkość, wysoka parabola i daleko, daleko skoczył Paweł Wąsek. No to jest skok, który daje nadzieję na to, że można tutaj myśleć o finałowej serii. Zobaczymy. 95 metrów skoczył Wąsek przy notach 18,5 punktu i skakuje na drugie miejsce Paweł Wąsek. Gest triumfu Tomasa Turnbichlera to był dobry skok o 0,4 punktu za Junshiro Kobayashim, który jest jak na razie rewelacją tego konkursu. No bo skacząc jeszcze z szóstej belki, ale przy prawie 14 odjętych punktach za wiatr skoczył 96 metrów Junshiro Kobayashi. No a teraz Davide Bressadola. Davide Bressadola to już reprezentant Włoch, drugi, bo skakał Czekon skoczył słabo, jak Bressadola. Bressadola poniżej 90 metrów ląduje, więc tutaj nie można liczyć na to, że to da punkty. A Bressadola już punktował
Jest 36 w Pucharze Świata. Zgromadził 2 punkty po pierwszym weekendzie Pucharu Świata. Teraz jest dopiero 12 Giovanni Bressadola. Miał trochę dodanych punktów, czyli tutaj już nie jest może tak dobrze, jeżeli chodzi o warunki wieczne. No i stracił na tym Bressadola. Może tylko pokręcić głową, machnąć ręką reprezentant Włoch. No i tak to w tej chwili wygląda. Niedługo będzie skakał jego rodak Insam, ale najpierw Žiga Jelar, reprezentant Słowenii. 93-4 metry powinien skoczyć Žiga Jelar, żeby objąć prowadzenie. Wydaje się, że wiatr jest tylny coraz mocniejszy, więc to będzie naprawdę trudne zadanie. Tylko 82,6 na progu i Žiga Jelar ląduje w okolicach 90 metra. Już się wyświetliła odległość 89,5 metra. No i teraz okazuje się, że przynajmniej na ten moment ciężko mają zawodnicy skakać z tej piątej belki. Był taki moment, że ten wiatr bardzo zelżał, nawet był momentami odejmowany albo nieznacznie dodawany, ale w tej chwili jest coraz gorzej i dopiero ósme miejsce Žigi Jelara w tej chwili. Ósme miejsce Žigi Jelara, więc daleko, daleko jak na razie od awansu. No i kolejny z podopiecznych Jakuba Jiroutka, Alex Insam. No zobaczymy, jak on sobie poradzi, ale też się wydaje, że jest wiatr z tyłu, 82,5, dość wysoka parabola, ale brakuje odległości Insamowi. Też jest bardzo niezadowolony, nawet 6,1 punktu dodanych do noty, 5,6 za belkę, ale co z tych dodanych punktów, jak Insam po skoku na 87,5 metra jest w tej chwili dopiero na 14 pozycji. Także kolejny zawodnik właściwie bez szans na awans. No i za chwilkę będziemy już wiedzieli, którzy zawodnicy są pewni kwalifikacji do drugiej serii. Czy Andrea Kampreger wejdzie do drugiej serii? Teraz jest naprawdę trudny moment na skakanie. Piąta belka tutaj uniemożliwia naprawdę dalekie skoki. Trzeba skoczyć 94, a Kampreger skacze słabo, słabo, daleko od punktu konstrukcyjnego, daleko od 90 metrów, 85,5 metra. To będzie może nawet jedna z gorszych lokat. Zaraz zobaczymy, które da mu to miejsce. Noty tylko po 16-17 punktów, bo przy takiej odległości też noty są słabsze. Zatem no, chyba nie potwierdziła się ta decyzja o tym, żeby w tej chwili skakać z piątej belki. To nie jest korzystne dla zawodników. Dopiero 20. przedostatni Andrea Kampreger z Włoch. A Junshiro Kabayashi zdobędzie pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata. Kampreger patrzy na monitor, którym sprawdza sobie te warunki wieczne jeszcze, no i cóż, trudno. A czy kolejnym z Japończyków, który zdobędzie punkty Pucharu Świata, będzie Ren Nikaido? No, może być ciężko, bo skoczył znowu krótko. Dużo tych dodanych punktów włącznie, bo to będzie około 12 nawet dodanych, bo jest 5,6 za belkę, 6,7 za wiatr, ale co z tego, skoro jest dopiero w tej chwili 15 Ren Nikaido z Japonii. Dopiero 15, no cóż, to nie będą punkty dla Japończyka. Był 29 w serii próbnej, co dawało mu nadzieję na to, że będzie w stanie tutaj to powtórzyć w konkursie. No ale Japończyk się nie cieszy. Cieszy się za to Paweł Wąsek, który dziś zdobędzie pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata w skokach narciarskich. Także cieszymy się, czekamy. Kamil w kolejce. Tymczasem Johan Andre Forfang skacze bardzo dobrze. Forfang nie tyle wejdzie, co może nawet obejmie prowadzenie. No zobaczymy. Skoczył 93 metry, tyle samo co Junshiro Kobayashi, ale z niższej belki i też punkty dodane. No Kobayashi miał 14 prawie, 13,9 dodanych, więc to będzie jego duży kapitał, ale jednak Forfang wskakuje na pierwsze miejsce. O 0,8 punktu wyprzedza Japończyka i ma notę 132,2. Johan Andre Forfang obejmuje prowadzenie. Kobayashi w drugiej serii, Wąsek w drugiej serii, Peyer pierwszym oczekującym, Kamil Stoch drugim.
Nie skakał w serii próbnej Simon Amann, oszczędza siły weteran skoków narciarskich, no to zobaczymy. Tutaj było pytanie na czacie, o której skaczą. Trwa pierwsza seria od 16.10. Simon Amann w powietrzu, 82,7 jest za prędkość, ale króciutko skacze Simon Amann i to na pewno nie da mu drugiej serii. Dość dużo dodanych, 7,3, no ale przy takiej belce no nie miał tutaj szans. Simon Amann jest dopiero 20 po swoim skoku. Kilian Peyer korzysta na nieszczęściu swojego rodaka i zdobywa też pierwsze punkty Pucharu Świata w tym sezonie. Kilian Peyer. Pierwszy oczekujący Kamil Stoch. No to przy takim wietrze, przy takich warunkach no może się za chwilę okazać, że jeszcze ktoś się potknie. No i Kamil Stoch po raz pierwszy w tym sezonie wystartuje w drugiej serii. Jak to abstrakcyjnie brzmi, no ale niestety nasi na razie nie są w jakiejś wybitnej, genialnej formie. Manuel Fettner, on miał świetny poprzedni sezon i też punktował w pierwszym weekendzie, jak będzie teraz, dobra prędkość 82,9 i Fettner skacze wyśmienicie, no wyśmienicie, choć tutaj tak machnął ręką, nie wiem z czego jest niezadowolony, no ten ma też dość wysokie 18,5 punktu. Manuel Fettner powinien odbić prowadzenie po tym skoku. Myślę, że obejmie, bo skoczył 98 metrów. To już jest naprawdę dobra odległość. Dodane punkty za belkę i za wiatr po 5 z groszami. Nie wiem, może to lądowanie mu troszkę się nie podobało, choć został dość pozytywnie oceniony Manuel Fettner. I tak jest. Pierwsze miejsce i to z przewagą 10,2 punktu. Pokazywał taki gest. Nie wiem, czy to oznaczyło, że spóźnił ten skok na lęd, to ile by skoczył, jakby nie spóźnił. No skoczył bardzo dobrze. Kamil Stoch cały czas czeka na wejście. Czy Arti Aigro będzie tym zawodnikiem, który będzie za Kamilem Stochem i da mu awans? No zobaczymy. Estończyk jest po pierwszym weekendzie 29 w Pucharze Świata, zdobył 6 punktów w Ruce, no i teraz ten wiatr chyba znowu mocno daje o sobie znać, jeżeli chodzi o tylne podmuchy, ponieważ Arti Aigro już 40 sekund ponad czeka na rozpoczęcie skoku i spodziewam się, że za chwilkę zapali się mu czerwone światło. Jeszcze jest na belce. Bardzo długo czekają, no ale mija ta minuta i co? I czerwone światło. Dobrze myślałem, także cały czas prowadzi Fettner przed Forfangiem i Junshiro Kobayashi, czwarty, Paweł Wąsek, szósty, Kilian Peyer. To są zawodnicy, którzy się kwalifikują, a Kamil Stoch jest w tej chwili szósty i czeka jeszcze na awans. Mamy taki przestój, mam nadzieję, że to nie będzie regułą. Może faktycznie trzeba będzie podwyższyć belkę, choć coraz lepsi zawodnicy. Teraz pokazują się na grafice podmuchy wiatru. Nawet do 2,5-2,6 metra na sekundę z tyłu podwiewa wiatr na Lysgård z Backend. No więc nie dziwię się, że trzeba poczekać. No i zobaczymy, czy będzie może zmieniona belka. Gdzieś tam Aigro czeka chyba jednak. Nie była zmieniana ta belka startowa, więc trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście korzystając z okazji, cały czas zachęcam do zostawiania łapek w górze. Jeżeli transmisja Ci się podoba, dyskutujcie na czacie, jak oceniacie dotąd postawę naszych skoczków w tym konkursie i ogólnie w Lillehammer, czy stopniowo będziemy robić progres. Wszyscy na to mamy nadzieję, no ale... Jak to widzicie, oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli macie na to ochotę. Sporo Was się tutaj zebrało, więc bardzo się cieszę, że licznie te transmisje oglądacie. Arti Aigro, drugie podejście. Aigro, któremu teraz właśnie blisko do Norwegii, gdzie trenuje wraz właściwie z kadrą norweską. Wcześniej było to w Finlandii. No i dalej mocne te podmuchy wiatru, jeżeli chodzi o Arti Aigro. No i zobaczymy. Już też dobre 30 parę, 40 sekund, więc zobaczymy, czy znowu nie będzie musiał zejść z belki Estończyk. No Kamil Stoch nie skacze jeszcze jakoś wybitnie, ale myślę, że to już powoli postępy widać. Zobaczymy, no wiadomo, że na mniejszej skoczni może pewne błędy są mniej brzemienne w skutkach, bo nie da się aż tyle nadrobić w locie na przykład.
No, ale zobaczymy też, jakie to będzie miało przełożenie na jutro. No, teraz wiatr jest do około 2 metrów, 1,8. Troszkę zelżał, nawet no, teraz do 2, w zależności od części zeskoku. Na dole już jest słabszy. No, ale cóż, musimy poczekać. Tu piszecie, że tak średnio skaczą nasi. No tak, no to jest jeszcze wciąż średnio. No, ale mam nadzieję, że już tak źle, jak wrócę, nie będzie, a po prostu coraz lepiej. No nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że tak wiatr będzie przeszkadzał w tej pierwszej serii. No na szczęście to jest jednostajny kierunek, więc tutaj kwestia albo korekty belki startowej, albo przeczekania i za chwilkę powinno być lepiej. Można było zauważyć i też podczas kwalifikacji w Eurosporcie było to poruszane, że zresztą to chyba akurat nie jest nowość. W Lillehammer to widownia była w 1994 roku na Igrzyskach Olimpijskich, kiedy tłumy były na zawodach skoków narciarskich. A naprawdę kiepsko z frekwencją, choć tutaj, jak można było przeczytać między innymi w skijumping.pl, zostali ściągnięci crowd supporters, tak, czyli znani z Pucharu Świata w skokach narciarskich DJ-e i speakerzy. O, właśnie teraz gdzieś są nawet tu w tle pokazywani, starają się rozruszać nieliczną publikę pod skocznią Lysgaards Bakken. No cóż, Norwegowie może wolą biegi narciarskie. Nie wiem, też do końca szczerze nie śledzę. Trochę oglądałem dzisiaj kombinację norweską, skoki pań. No więc cieszy to, że na przykład w kombinacji norweskiej już drugi raz punkty zdobyła Joanna Kiel, choć tam jest tak niska stawka, że nie ma konkurencji. No wśród pań niestety bez punktów. W konkursie była tylko Anna Twardosz, która nie licząc zawodniczki, która została dyskwalifikowana, no była najsłabsza w pierwszej serii, zatem no bardzo blado to na razie w przypadku pań wyglądało. Szósta belka wraca, więc to jest coś, co można się spodziewać. Pokazuje teraz, że dodanych byłoby 18 punktów. To jest niesamowite, jak mocno wieje z tyłu, a trzeba skoczyć 96, to jest chyba niemożliwe. Arti Aigro jak sobie poradzi? No został przyciśnięty Arti Aigro. Bez szans był Estończyk, żeby skoczyć solidnie przynajmniej tutaj. 85 metrów, słuchajcie. I co? Ile ma dodanych? Jest 16 dopiero. Pokazuje, że ma 19,2 punktów dodanych za wiatr. 19,2. To jest po prostu coś niesamowitego. To znowu tak ironicznie pokazał okejkę. No cóż. No tylko pytanie, z jakiej belki należałoby teraz skakać. No zobaczymy, jak trochę mocniejsi być może zawodnicy sobie tutaj poradzą. Tymczasem Lindwik czeka na skok. Maciek pisze, że w Krakowie śnieżyca taka, że masakra, nie da się telewizji oglądać, bo nie ma sygnału. No tutaj ja akurat mieszkam w Nowym Sączu, więc miało mocno padać w sobotę. Wydaje mi się, że więcej w nocy jednak tego śniegu spadło niż przez dzień. Zobaczymy jeszcze jak do nocy, bo były ostrzeżenia, że ten śnieg będzie właśnie jeszcze do godzin nocnych sypał nawet łącznie do pół metra. Może się pojawić, więc zobaczymy. Teraz chwilę już nie patrzyłem za okno, ale no, jest ładnie biało na początku grudnia. Lindwik cały czas czeka. Cały czas czeka, no bo ten wiatr jest mocny i cóż, taki urok skoków narciarskich. Za chwilę Lindwig, myślę, zejdzie z belki startowej, a my możemy sobie faktycznie porozmawiać o pogodzie. Trochę to niepokoi, bo kolejny po Lindwiku ma być Piotr Żyła, więc mam nadzieję, że nie zostanie wycięty. No teraz podmuchy z tyłu do 2,5 metra nawet, 2,7, to takie w porywach, ale przeszło 2 i to za progiem. To jest najgorsze, że za progiem. No nie jest to może coś, co sprawiałoby niebezpieczeństwo skoczkom, ale no nie jest to korzystna
sytuacja. Lindvik ponownie pojawia się na belce startowej i rusza do boju Mariusz Lindvik. Chyba zelżał ten wiatr, trzeba skoczyć około 100 metrów, 99. Wysoko leci Lindvik, no i pięknie skacze, naprawdę. Myślę, że w takich warunkach skoczył bardzo dobrze, grubo powyżej 90 metrów Mariusz Lindvik z Norwegii. Mistrz olimpijski w Zhangjiakou z 2022 roku. 97 metrów skoczył Lindvik. Tymczasem Maciek pisał, że 30 metrów, 30 centymetrów śniegu spadło w Krakowie. Lindvik jest drugi, przegrywa jedynie z Fettnerem. Tylko teraz tak, nie wiem, czy ta tabelka tutaj się pokazuje. No dobra, może trzeba było tak. O 1,6 punktu przegrał z Fettnerem Lindvik, a jest już przy zielonym świetle Piotr Żyła. Trzeba skoczyć 97 metrów, trochę niemrawo było to w serii próbnej, ale miejmy nadzieję, że to była tylko seria próbna. Też mocny wiatr z tyłu, Piotr Żyła 83,2 na progu, trochę tam to niedobrze wygląda i to nie był dobry skok Piotra Żyły. Na granicy wejścia do drugiej serii, gdzieś na tę taką szarą czy czarną linię, wyznaczającą mniej więcej ile trzeba skoczyć, żeby wejść do drugiej serii. Piotr Żyła skoczył 90 metrów i jest dziewiąty. To w tej chwili nie daje awansu do drugiej serii. Jest pierwszym oczekującym. 127,4 punktu, 15 punktów za Fettnerem. Zatem Daniel Huber jest zawodnikiem, który wchodzi do drugiej serii, a Piotr Żyła musi poczekać. Christopher Eriksen Sundal. To kolejny z reprezentantów Norwegii. Czy on będzie lepszy albo gorszy od Piotra Żyły, to nas interesuje, ale ładnie wysoko wyszedł z progu i przekroczył 90 metrów. Myślę, że Sundal zakwalifikował się do drugiej serii tym skokiem na 91 metrów, noty 17,5-18, 131 punktu, jest szósty Christopher Eriksen Sundal, no i spokojnie wchodzi do drugiej serii. No, lądowanie takie trochę było niepewne, może nie zachwiane, ale może było trochę wręcz zachwiane jak dla mnie, więc stosunkowo wysoko został Sundal tutaj oceniony w kontekście tego, jak to wyglądało. Grzegorz Sobczyk daje znaga, Wladimir Zografski już mknie po rozbiegu. Reprezentant Bułgarii, zwycięzca letniego Grand Prix, wysoko wyszedł z progu, 83, ale spadł tak nagle, gdzieś w okolicach 90 metra Zografski. Wydawało się, że ta parabola, zresztą to jego styl, on dość wysoko lata, jest na tyle dobra, że tu pozwoli mu odlecieć, ale widocznie była za wysoka. Zografski skacze 91,5 metra i jest dopiero w tej chwili 11. Zografski pozwala Piotrowi Żyle wejść do drugiej serii, bo jest słabszy od niego o 0,2 punktu. 127,2. Mamy już trzech Polaków w finałowej serii. Trzech Polaków, no nie uda się to Aleksandrowi Zniszczołowi, ale drugi raz skoczą dzisiaj Paweł Wąsek, który jest na razie najlepszym z naszych, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Wąsek piąty, Stoch ósmy, Żyła dziesiąty. Przed nami jeszcze 20 skoków, na razie prowadzi Manuel Fettner przed Mariusem Lindvikiem i Johanem André Forfangiem. Punkty zdobędzie Junshiro Kobayashi, jak mówiłem, to będzie pierwsza jego zdobycz w tym roku. Paweł Wąsek tak samo. No i zdaje się, że Kilian Peyer też jeszcze nie punktował. Także to na pewno cieszy, że sympatyczny Austriak, przepraszam, oczywiście Szwajcar, zdobędzie pierwsze punkty Pucharu Świata w tym sezonie. No i to mnie bardzo dziwi zarazem, że Fettner nie był zadowolony z tego skoku, choć skoczył bardzo daleko i prowadzi po swoim skoku. Dobrze, czeka Niko Kytosaho, jest już w okolicach belki startowej, ale Lauri Hakola musi poczekać. Lauri Hakola, który wrócił na ten sezon już na stanowisko trenera fińskich skoków, po tym jak Janne Väteinen wrócił do Japonii i znowu trenuje Ryoyu Kobayashiego.
Vetänen ma żonę Japonkę, więc nie dziwię mu się, że bardziej mu zależy na tym, żeby być w Azji. Są też Polacy na trybunach, nawet czworonogi kibicują skoczkom w Lillehammer. No, ale jak na razie wiatr mocno daje po sobie znać. No cóż, trzeba mieć mocne nogi, mocne odbicie, też... Widzę, że tutaj jakieś chwilowe problemy z połączeniem. Mam nadzieję, że wszystko w porządku i jestem z powrotem. Dajcie znać. Tymczasem zmieniła się belka startowa. Niko Kytosaho będzie startował z siódmej, ale jeszcze nie dostał zgody na skok. Reprezentant Finlandii. No, troszkę nam skomplikował ten wiatr. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się jeszcze wyżej. A nie, dobrze, okej. Okay. Siódma. Ja myślałem, że jeszcze wyżej tutaj tabelka jest ustawiana, ale to chodzi o to, że jest zmieniona właśnie na siódmą pozycję. Myślałem, że już była ustawiona na siódmej, a jeszcze idziemy na belkę numer 8. No to no oczywiście no, trzeba reagować tutaj. Z szóstej belki zawodnicy startowali, z piątej. Potem wróciło to do szóstej. No a teraz będzie siódma dla Niko Kytosaho z Finlandii. Cały czas czeka reprezentant Finlandii, a ja Was, korzystając z okazji, nieustannie zachęcam do zostawiania łapek w górze, jeżeli tę transmisję oglądacie. Bardzo się cieszę, że ponownie bardzo licznie jesteście ze mną. Wiatr w porywach nawet do 3-4 metrów na sekundę za progiem. Poniżej 2,5, ponad 3, na dole też z jednej strony są 3 metry, tutaj z drugiej jest trochę lżej, ale ogólnie rzecz biorąc tylny wiatr, na dole trochę z jednej strony boczny, więc Borek Sedlak i ekipa w Lillehammer mają zagwozdkę, aż pokazany na ekranie Borek Sedlak zrobił taki gest ręką, co tu robić. Ten wiatr naprawdę bardzo przeszkadza. Zatem, no cóż, to jest dyscyplina sportu na świeżym powietrzu. No, przy mocnym wietrze, przy mocnych podmuchach niebezpieczna. Zatem no, trzeba czekać. Nie można tutaj narażać zawodników A na niebezpieczeństwo, a B na to, żeby też nie mieli szans na daleki skok. A niestety już dzisiaj kilka takich prób było. Myślę, że Arti Aigro jest takim zawodnikiem, który był mocno pokrzywdzony. No, 19,2 punktu tu na początku rywalizacji. Czekon miał dość dużą rekompensatę, mocny wiatr z tyłu, więc no, kilku zawodników no, straciło na tym. Tutaj Kalinczenko, ale to było w początkowej fazie. No i aż szkoda, że Aleksander zniszczył przy teoretycznie bardzo dobrych warunkach, wręcz odjętym. Jedna dziesiąta punktu była odjęta, skoczył no, odległościowo przyzwoicie, tak, ale przy takim wietrze było to nisko, krótko niestety i zniszczył jest bez szans na to, żeby wejść do drugiej serii. Będzie prawdopodobnie jedynym z Polaków. Oczywiście jeszcze czekamy na skok Dawida Kubackiego. Ja mam nadzieję, że właśnie tak to się będzie działo, tak to będzie wyglądało. Więc być może trochę lepsze wyniki szykują się naszym skoczkom, aniżeli w serii kwalifikacyjnej wczoraj. Najlepszym z naszych był wtedy Piotr Żyła, zajął 17 miejsce skokiem na 97 metrów, 26 w kwalifikacjach Aleksander Zniszczał, 93 metry, 27 Paweł Wąsek, metrów 90, 29 Kamil Stoch, 89,5 metra. Niepokoił nas skok Dawida Kubackiego, który w kwalifikacjach był dopiero 46 przy odległości 84 metry. Niko Kytosaho jest na belce startowej. Więc miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Wznawiamy rywalizację. Jest zielone światło dla Niko Kytosaho z Finlandii.
No, wydaje się, że jest mocny wiatr z tyłu, co zrobi Kytosaho 83,7. No i skoczył poniżej 90 metrów. Ma 20,6 punktu dodanych. Odjęte punkty za wyższą belkę, bo jechał z siódmej. No i jest dopiero 13 Kytosaho. Kytosaho jest dopiero 13. Zografski wchodzi do drugiej serii. Kytosaho jest drugim oczekującym za Andrew Urlaubem ze Stanów Zjednoczonych. Zatem no, można powiedzieć, że wiatr znowu trochę zaczyna rozdawać karty. Nie trochę, a nawet bardzo dużo. Daniel André Tande to kolejny zawodnik na belce startowej. Żółto-czarny kombinezon, żółty z przodu, czarny z tyłu. No ale najważniejsze jest to, że ten wiatr jest bardzo mocny. No i to jest też sztuka. To jest też kwestia klasy danego skoczka i jego umiejętności, żeby sobie poradzić na tylnym wietrze i skoczyć daleko, przynajmniej na tyle, żeby w ogóle wejść do drugiej serii. Manuel Fettner, Austria, prowadzi 1,6 punktu, za nim Marius Lindvik z Norwegii, potem kolejny Norweg, Forfang, Johan André Forfang, już 10,2 punktu traci. Daniel André Tande czekał minutę i musi zejść z belki startowej. Zatem dzisiaj mamy dużo testu na cierpliwość, no ale kibice skoków narciarskich, myślę, są wprawieni w boju. Korzystając z okazji, choć wraca, widzę, na belkę startową Daniel André Tande. No, on w serii próbnej był na 16 miejscu tuż przed Dawidem Kubackim. No ale to bardzo często wyniki serii próbnej tutaj nie muszą być miarodajne. Widzę, że Tande jeszcze jednak nie dostał zgody na to, żeby pojawić się na belce. Do 3 metrów na sekundę w tej chwili tylne podmuchy wiatru na normalnej skoczni Lysgårdsbakken 98 HS. HS 98. Daniel André Tande wraca na belkę startową, no i dostaje zielone światło, więc miejmy nadzieję, że teraz już to pójdzie, że już będzie płynnie, że już będą skoki. Musi skoczyć 97 metrów. Czy to jest możliwe? Prawie 84 na progu, ale Daniel André Tande nie był w stanie sobie poradzić. 23,9 punktu. Prawie 2 metry na sekundę. Uśredniony pomiar z tyłu. 84 metry. No i jest dopiero 25. No to jest ewidentnie zawodnik, który został puszczony na stracenie przez jury. Okej, nie zawsze nad tym zapanujesz, ale no, może mieć ogromne pretensje Daniel André Tande i tam teraz wypowiada słowa, chyba może nie w kierunku jury, ale w kierunku fizjoterapeutki bądź osoby, która odbiera narty. No cóż, jak poradzi sobie z tym Dawid Kubacki? Też wieje około 2 metrów na sekundę w plecy. Oby chociaż wszedł do drugiej serii. Dawid Kubacki, dobra prędkość, 84,1. No i skacze tyle, że może być problem z wejściem do drugiej serii. Tylko 87 metrów. Wydaje się, że wylądował przed taką wirtualną linią, która wyznacza, ile trzeba skoczyć, żeby zapewnić sobie awans. No wyglądało to nieźle, ale myślę, że ten wiatr tutaj 1,74 metra na sekundę w plecy. Jest Dawid Kubacki 17, rozkłada ręce i w tej chwili nie ma awansu dla Dawida Kubackiego, a jest dopiero czwartym oczekującym, więc małe szanse na to, żeby Dawid Kubacki zakwalifikował się do drugiej serii. No niestety, zrobiła się nam loteria w Lillehammer. Taka jest prawda. No i cóż, zobaczymy. Trochę zelżał ten wiatr na skok Antiego Aalto z Finlandii, ale dalej jest dość mocny. Zobaczymy, 84,1, trzeba skoczyć nawet koło 100 metrów, ale Aalto też skacze krótko. To można sobie tutaj wyświetlić, że trzeba skoczyć 100 metrów, ale to po prostu jest w tej chwili chyba niemożliwe. 86,5 metra. Anti Aalto jest 25. Kolejny zawodnik, który został, no można powiedzieć, pozbawiony wszelkich szans awansu do finału.
bo to nie jest zawodnik, który miałby na 34 skoki zajmować 25 miejsce. Aż tak słaby Antti Aalto nie jest. No cóż, zobaczymy, co zrobi jury, bo jak na razie tutaj wykosili, no, jury albo wiatr, zależy jak kto chce sobie powiedzieć, i coraz lepsi zawodnicy skaczą i zobaczymy, co się wydarzy. Gregor De Schwanden jest kolejnym zawodnikiem, który pojawił się na belce startowej. Belka startowa się nie zmienia, no to zobaczymy po skoku De Schwandena, jak daleko można skoczyć przy mocnym tylnym wietrze. 99 należałoby skoczyć, a De Schwanden jest mocny, dość mocny. 84,4, świetna prędkość De Schwanden, no i da się skoczyć. Trochę może zelżał ten wiatr, ale świetnie skoczył Gregor De Schwanden ze Szwajcarii. Prawie 1,4 punktu średniony pomiar w plecy, ale mocne, płynne wyjście z progu. Ładny lot, 96 metrów, 18,5 punktu. No i trzecie miejsce w tej chwili, myślę, że jak na takie warunki, no to tutaj kompensacja 16,7. Zadowolony nawet bardzo Gregor De Schwanden, 4,3 punktu za Manuelem Fettnerem, który prowadzi, jest też za Mariusem Lindwikiem, więc bardzo solidny skok De Schwandena. No i może się okazać, że tutaj już zawodnicy na tyle mocni będą skakać, że będzie ciężko tutaj, żeby ktoś się zepsuł. Tymczasem Martin Hamann, 90 metrów, no to na granicy tego, co trzeba by skoczyć, żeby awansować do drugiej serii. No myślę, że będzie ciężko z Dawidem Kubackim, choć dopiero 14 jest Hamann, ale to jest lokata, która oczywiście nie jest wysoka, ale daje mu wejście do finałowej serii. Nota 123,6 punktów w przypadku Martina Hamana z Niemiec. Tutaj jest pytanie jak Piotrek. Piotr Żyła 11 w tej chwili, 6 Paweł Wąsek, Kamil Stoch 9. Zatem okazuje się, że ten Kamil Stoch wcale nie będzie tak nisko. Andrzej Laniszek tymczasem już na belce startowej. No i jak sobie poradzi, 84, wysokie wyjście z progu, no i skacze spokojnie, pewnie powyżej 94 metrów Laniszek, 94 metry, zatem to był dobry skok. Znowu miał dużo dodanych punktów za wiatr, 20,9 punktu rekompensaty, 1,74 metra na sekundę w plecy. Andrzej Laniszek jest w tej chwili trzeci przed De Schwandenem, za Lindwikiem i Fettnerem. Do Fettnera traci 3,6 punktu. Ładny skok Laniszka. Halvor Egner Granerud tymczasem, więc tu już można powiedzieć, nie ma kto zepsuć skoku, choć Granerud jest 13 zawodnikiem Pucharu Świata po weekendzie w Rudze. Dość niska prędkość, 83,6, ale to jest odległość, która pozwoli Granerudowi awansować do drugiej serii. Nie było to może jakoś bardzo dobrze, bo tylko, no tylko, no, można tak powiedzieć, 90,5 metra, ale też te punkty dodane, 17,3 punktu, mimo odjętych oczywiście za belkę przy siódmej, odejmowanych jest 5,6 punktu. No, nie będzie zadowolony z pozycji, ale może być zadowolony, że przy notach, które wchodzą po 18 punktów, Halvor Egner Granerud zaprezentuje się ponownie przed publicznością w Lillehammer. Stefan Horngacher z flagą niemiecką, pokazany przez realizatora, a Karl Geiger ma skoczyć 100 metrów, żeby objąć prowadzenie. Czy to jest możliwe? Trochę zelżał wiatr, ale dalej jest z tyłu, 84,3, i świetnie skacze Karl Geiger. Zresztą on jest rekordzistą tej skoczni. 107,5 metra kiedyś tutaj skoczył Geiger. No teraz nie aż tak daleko, 97. No i to jest świetna odległość. 15,8 punktu dodanych. No raczej nie obejmie prowadzenia. Zajmuje trzecie miejsce w tej chwili, 139,7 punktu. Karl Geiger, Fettner, Lindwig, Geiger to pierwsza trójka. Dawid Kubacki dalej niestety trzecim oczekującym zawodnikiem do wejścia. Tymczasem Filip Raimund z Niemiec. O, widzę, że Niemcy, jakaś nowinka, biało-czarny kostium, biały z przodu, czarny z tyłu. Jak to się przełoży, bo to dla mnie jest nowość, jeżeli chodzi o Raimunda. No i Raimund skacze daleko, powyżej 95 albo w te okolice.
trochę tak pokręcił głową, nie do końca zadowolony, ale powinien być zadowolony, bo to był dość dobry skok. Oczywiście, no jest w tej chwili siódmy przy notach 17,5-18 punktów. No trochę zachwiane to lądowanie. No i myślę, że sędziowie niezbyt surowo może. 131,4 punktu Filip Rajmund. W tej chwili jest siódmy. A za chwilę Michael Hajbek. Hajbek to już dziesiąty zawodnik Pucharu Świata, czyli została nam najlepsza dziesiątka pierwszej serii. Dawid Kubacki, tak jak mówię, na razie poza pierwszą serią. Zaraz wam pokażę jeszcze, który jest. I Hajbek skacze daleko. Wykorzystamy ten moment. Dawid Kubacki jest w tej chwili 23. Zatem, no mówię, będzie bardzo ciężko Kubackiemu wejść do drugiej serii. Zatem będziemy mieli trzech prawdopodobnie zawodników w drugiej serii. Wąska, Stocha i Żyłę w tej kolejności, bo Wąsek jak na razie jest najlepszym z naszych, właściwie będzie już najlepszym z naszych. Manuel Fettner wskakuje na szóste miejsce, 132,8 punktu, 94,5 metra uzyskał, to był solidny skok, pewny awans. Myślę, że przy tych warunkach tutaj no nie ma co liczyć na skoki około 100 metrów. Ale czy będzie to możliwe w przypadku Ryoyu Kobayashiego? 83,9 na progu, wysoka parabola, trochę takiego zachwiania, takiej turbulencji. Nie było to niebezpieczne, ale może jakieś nierówne podmuchy pokazały się nad zeskokiem i Kobayashi skacze 94,5 metra, czyli taki solidny skok przy notach 18,5, które wchodzą, jest szósty. 133,1 punktu wskakuje między Deschwandena i Hajbeka. Fettner, Lindvik, Geiger to pierwsza trójka, a zostało nam już kilku zawodników. Teraz dwóch Słoweńców. Na niebiesko, cały na niebiesko, Peter Preutz, przynajmniej jeśli chodzi o kombinezon. Chyba zelżał wiatr, bo pokazuje tutaj 102 metry, że trzeba skoczyć nawet 102,5, ale to chyba jest niemożliwe. Preutz, 84,1. No i Preutz tutaj może teraz zaciskać zęby i zgrzytać zębami raczej. Czy to da mu wejście do drugiej serii, te 93,5 metra? Chyba jednak tak, bo ta linia była trochę myląca. Miał 1,2 w plecy, więc trochę mniejsze podmuchy wykorzystał to. Na tyle, że jest w tej chwili 12, skakuje za Pawła Wąska i z pewną kwalifikacją. A pierwszym oczekującym jest jego rodak Żiga Jelar. Zobaczymy, jak sobie poradzi Timi Zajc. Dopiero 45. miejsce w kwalifikacjach miał ten młody reprezentant Słowenii, mistrz świata z Planicy z dużej skoczni. No, w serii próbnej był siódmy. No, zobaczymy, jak poradzi sobie z dość mocnym wiatrem, choć on trochę zelżał. 13 punktów powinno być odjętych w tej chwili. Timi Zajc. Nie, no dobrze sobie poradził. Dobrze sobie poradził. Ładnie, szeroko te rozłożone narty. I skacze 95,5 metra. Także Timi Zajc zrobił swoją robotę. Było solidnie. Nie będzie prowadził. Będzie dopiero ósmy w tej chwili. Ale to jest spokojna kwalifikacja do drugiej serii zawodnika skaczącego z numerem 44. No to teraz do końca już sami Austriacy i Niemcy. Sześciu zawodników nam zostało. Szósty w Pucharze Świata jest Daniel Czofenik. Już stał na podium Pucharu Świata. To było to między innymi w Planicy. Ależ wysoko wyszedł Czofenik i skacze. Okazuje się, że da się skoczyć w okolice 100 metrów. No, może inaczej, w okolice rozmiaru skoczni, bo to bardziej jest ten punkt odniesienia. 97,5 metra skacze Daniel Czofenik. Czy ktoś w końcu zmieni Fettnera na prowadzeniu? No nie. 0,3 punktu Czofenik za Manuelem Fettnerem z Austrii. Zadowoleni Andreas Witthelzl i na drugim miejscu noty powyżej 142 punktów. Fettner, Czofenik, Lindvik to pierwsza trójka w tej chwili. A co zrobi Stefan Laje?
cały czas. Tutaj z siódmej belki jadą, więc mają szansę przy trochę mniejszych podmuchach daleko odlecieć. Też wysoko leci Laje i też skacze w okolice rozmiaru skoczni. Tutaj to nie da prowadzenia raczej, bo zielona linia pokazywała nawet 101 metrów. W przypadku Stefana Laje, który był już trzeci w jednym z konkursów w tym sezonie w Rudze. Zatem świetne rozpoczęcie Niemców i Austriaków, o tym już dużo się mówiło. No ale Laje po tym skoku wskakuje na szóste miejsce, mimo tego, że skoczył, wyrównał największą odległość Fettnera, 98 metrów, uzyskał HS, ale mniej tych punktów dodanych, odjęte punkty za belkę i 4 punkty traci do Manuela Fettnera. Przegrał 0,4 punktu również z Andrze Laniszkiem. No to teraz Jan Herl, który też stał na podium, na drugim miejscu był w Rudze. Zatem to kolejny z mocarzy, jeżeli chodzi o Puchar Świata, piąty zawodnik klasyfikacji generalnej po pierwszym weekendzie. No i coś wstrzymywany jest Jan Herl jak na razie, już pół minuty na belce startowej. No i zobaczymy. Czwarty jest w Pucharze Świata, ja powiedziałem piąty. Czwarty, bo Stefan Laje jest piąty. Jeżeli pytacie, gdzie jest transmisja telewizyjna jest w TVN-ie i w Eurosporcie. No ale cieszę się, że mimo tego jesteście tutaj ze mną. Jan Herl musiał zejść z belki startowej. Aha, belka jest obniżona. No może to dobrze akurat, ponieważ jeżeli zelżał wiatr dla najlepszych, no to spokojnie poradzą sobie, myślę, z szóstej belki, więc tutaj nie będzie miał odejmowanych punktów Jan Herl za belkę. No troszkę niższa prędkość na progu, ale wydaje się, że ten wiatr mocno teraz zelżał, nawet rekompensata przewidywana to 8 z groszami, zatem no zobaczymy. Jan Herl też powinien skoczyć koło 100 metrów, a nawet równe 100 metrów, żeby objąć prowadzenie. Czy to będzie możliwe? Mocne odbicie z progu, jak to Herla, wyskoczył wysoko jak z katapulty, ale nie skoczył 100 metrów, nie skoczył nawet 98 metrów, więc nie do końca będzie zadowolony z tego skoku Austriak Jan Herl. 97 metrów. No tutaj bez odjętych punktów za belkę, ale tylko 8,9 dodanych, mniej niż metr na sekundę z tyłu, więc w tej chwili jest szósty ex aequo ze Stefanem Laje. Trenerzy Witthels i asystenci zadowoleni, Jan Herl chyba nie do końca. Powiem wam, jak nasi dokładnie po zakończeniu pierwszej serii, ale mamy trójkę. Wąsek, Stoch, Żyła w finałowej 30. To już wiemy na pewno. Obniżona belka startowa dla Andreasa Wellingera. Tylko nie zdążyłem zauważyć, czy to jest decyzja jury, czy to jest coach request, ale chyba po prostu decyzja jury. Jedzie z piątej belki startowej, 5,6 dodanych. Jak sobie poradzi, 83,5. No i świetnie skacze Wellinger. To była naprawdę dobra decyzja, żeby objąć, żeby obniżyć mu belkę przed tym skokiem. Pojechał z piątej belki i skoczył 99 metrów. Najlepsza odległość jak na razie tego konkursu dla Wellingera. No i powinien objąć prowadzenie 28-letni Niemiec. Tak jest, 147,6 punktu. Andreas Wellinger jest pierwszy, noty nawet miał po 19, jest bardzo zadowolony. No nie dziwię się mu i też tutaj jacyś kibice z flagą niemiecką. Strzelam, że to są po prostu Niemcy. Też zadowoleni. No i został jeszcze z Niemców 33-letni Pius Paszke. On ma skoczyć 103 metry, żeby prowadzić. Tylko 82,9 na progu, ale też dobrze skoczył. No to nie było tak spektakularnie jak Andreas Wellinger, ale Paszke, choć wydawało mi się, że to było krócej, a pokazało się, że Paszke też skoczył 99 metrów. Zatem moje oko tutaj się myliło. Wellinger pierwszy i czy Paszke? Nie. Paszke mimo tej samej odległości jest drugi, 4,2 punktu stracił, miał mniej dodanych punktów za wiatr i to też zrobiło różnicę. No i czy
Austriak Stefan Kraft będzie dalej niepokonany, przynajmniej na półmetku tych zawodów, no bo w Ruce też wygrał dwa konkursy, ale wyzwanie duże dla Krafta, 102,5 trzeba skoczyć, 83 na progu, ale on skacze wybitnie, niesamowicie, no to jest coś pięknego, on skacze w swojej lidze, nawet na normalnej skoczni będzie tu ogromna przewaga. Kraft skoczył z piątej belki, 104 metry. 104 metry, no zobaczymy, no 2 i 3 tylko dodanych za wiatr, więc też warunki miał sprzyjające. Myślę, że mimo wszystko oczywiście obejmie prowadzenie w związku z tym, że skoczył 5 metrów dalej od Wellingera, Paszkę i kolejnych zawodników już więcej. Oczywiście jest pierwszy z przewagą 6,8 punktu. 104 metry, 154,4 punktu. Stefan Kraft prowadzi po pierwszej serii z dość dużą, jak na tutaj normalną skocznię, przewagą. Kraft, Wellinger, Paszke to pierwsza trójka. No i znowu mamy dominację tych niemieckojęzycznych nacji. Pierwsza piątka tym razem austriacko-niemiecka. Gdzieś tu wmieszał się jeszcze Mariusz Lindwik, który naprawdę dobrze skoczył, jak na dotychczasowe wyniki, szóste miejsce Lindwika, no ale potem jeszcze mamy Geigera, jeszcze w dziesiątce zmieścił się Laie ex aequo z Janem Herlem z Austrii. Zatem spoza Austrii Niemiec mamy tylko w dziesiątce jednego Norwega i jednego Angela Niszka z Słowenii. No i oczywiście jak Polacy, jak powiedziałem, mamy trójkę w drugiej serii, najlepszy z naszych, 18, Paweł Wąsek, przypomnę, skoczył 95 metrów. Są pierwsze punkty w tym sezonie Kamila Stocha, trzeba się z tego cieszyć, pozytywny bodziec, 95,5 metra i 22 miejsce, za skok 90 metrów, 24 był Piotr Żyła. Też tutaj Remo Imhoff zdobył punkty pierwsze, zawodnik z numerem pierwszym. Jest kilku zawodników, którzy zapunktowali po raz pierwszy w tym sezonie. W tym gronie jest właśnie Paweł Wąsek i Kamil Stoch między innymi. No niestety 33 Dawid Kubacki. Ile mu zabrakło do wejścia? 122,9 punktów miał Remo Imhoff, 121,3. Zabrakło mu 1,6 punktu do tego, żeby wejść do finałowej 30. 41 ostatecznie Aleksander Zniszczoł skoczył 92 metry. Zatem ta pierwsza seria już bardziej optymistyczna, jeżeli porównując do tego, co widzieliśmy w Ruce. No cóż, 3 do 2, tak? 3 w finale, 2 poza finałem. Cieszmy się z małych rzeczy, jest troszkę lepiej, zobaczymy, jak to potwierdzi się w drugiej serii. No i cóż, nie zmienia się to jak na razie, że dominują Niemcy i Austriacy, zresztą tutaj nawet w czołowej 15 jeszcze, no właściwie 16 jest tutaj Raimund, jest tutaj też Heibeck, mówiłem o Herlu, ale no Ryoyu Kobayashi na 12 miejscu. Dwaj bracia Kobayashi dzisiaj zdobywają punkty, które były ostatecznie Junshiro Kobayashi na 16 miejscu. No ale myślę, że druga seria, jeżeli warunki będą bardziej równe, może troszkę przemieszać te klasyfikacje. No i zobaczymy, dla kogo to będzie na korzyść, a dla kogo nie. Jeśli podobała się Wam relacja z pierwszej serii, zachęcam do zostawiania łapek w górze, subskrybowania mojego kanału o skokach narciarskich. Jeżeli chcecie też wspierać tę działalność jeszcze w inny sposób, w pierwszej linijce w opisie tego filmu znajdziecie link do Buy Coffee. Można postawić mi wirtualną kawę i w ten sposób wspierać również ten kanał. Tyle na teraz. Widzimy się już niedługo, bo ta druga seria rozpocznie się dosłownie za kilkanaście minut. Zatem bądźcie tutaj z nami i będziemy sobie wspólnie śledzić to, co dzieje się w drugiej serii konkursu na normalnej skoczni w Lillehammer. Stefan Kraft dalej niesamowity i prowadzi po pierwszej serii.
Witajcie ponownie, Krzysztof Niedzielan, kłaniam się nisko. Rozpoczyna się druga seria Remo Imhoff już w powietrzu. Skoczył 87 metrów reprezentant Szwajcarii, szósta belka, czyli podobnie jak na początku pierwszej serii, z tej ruszają zawodnicy. Na razie dalej wiatr z tyłu. Około 1,3 metra miał Remo Imhoff i jego nota końcowa to 244 punkty. Oczywiście z braku laku, że tak się wyrażę, Imhoff obejmuje prowadzenie. W zeszłym sezonie był 63 w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata, miał 14 punktów, najlepsza lokata 17 w Lahti. Zatem będzie ciężko może powtórzyć to najlepsze osiągnięcie, no ale zobaczymy. Teraz mamy Fina Niko Kytosaho. No i Niko Kytosaho skoczył krótko, więc już wydaje się pewnym jest to, że Remo Imhoff nie będzie 30, bo raczej wygra z Kytosaho. Kytosaho o dziwo mniej punktów dodanych za wiatr, przegrywa o 2 punkty z Imhoffem. No i negatywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o pierwszą serię, Martin Hamann, który no zdecydowanie lepiej radził sobie w Pucharze Świata, jeżeli chodzi o pierwszy weekend. Martin Hamann był 15 w Pucharze Świata po dwóch pierwszych konkursach, czy poprawi się drugim skokiem 83,4, no i ładnie skoczył, przekroczył 90 metrów, co daje nadzieję na to, że trochę się poprawi Martin Hamann. Teraz ile? 92,5 metra uzyskał reprezentant Niemiec. Lądowanie wyglądało solidnie. Tutaj noty powinny być tak. Po 18 punktów, 1,17,5 odpada. Zatem Martin Hamann jest na razie oczywiście pierwszy przed Remo Imhoffem. No i teraz Andrew Urlaub ze Stanów Zjednoczonych. To będą jego pierwsze punkty Pucharu Świata w tym sezonie. Wrócę mu się to nie udało. Wysoko teraz wyszedł z progu. No i w okolicach 90 metrów skoczył 22-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych. Jego rekordem życiowym w Pucharze Świata jest 26. pozycja w Willingen w tym roku. No, zobaczymy, czy teraz będzie to możliwe. Wydaje się, że chyba jednak będzie ciężko poprawić tę lokatę, w szczególności, że po skoku czterech zawodników Urlaub jest drugi, przegrał z Hamanem o 2,8 punktu. No i kolejna negatywna niespodzianka, jeżeli chodzi o pierwszą serię. Halvor Egner Granerud. Tutaj bardzo szybko rozpoczyna drugą serię, zatem niska pozycja, no i teraz pewnie się poprawi i skacze wyśmienicie Halvor Egner Granerud, wyśmienicie, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że poprawi się po skoku na 98,5 metra. 98,5 metra Halvor Egner Granerud, to jest atak, myślę, spokojnie na drugą dziesiątkę w przypadku norweskiego asa. No i zobaczymy ostatecznie, które miejsce mu to da. Na to jak najbardziej trzeba oczywiście poczekać, ale Aleksander Sztekl może być zadowolony. 268,3 punktu to nota pierwszego w tej chwili zawodnika. Tak, a Granerud 26 był po pierwszej serii, co było dużą niespodzianką i minus 25 był Wladimir Zograwski, któremu polski trener Grzegorz Sobczyk dał już znak. On też ma żonę Polkę i mieszka w Polsce. Zograwski skacze świetnie. Chyba też ten wiatr się troszkę zmniejszył, faktycznie zelżał. Było to widać już w skoku Graneruda. 7,6 miał dodanych. 7 punktów powinien mieć dodanych Wladimir Zograwski i po skoku na 99,5 metra Zograwski obejmuje prowadzenie notą 268,7 punktu, jest lepszy o 0,4 punktu od Halvora Egnera Graneruda. Myślę, że powinien być zadowolony i to jest kolejny kandydat do tego, żeby poprawić swoją pozycję. No to skoro jest dobry wiatr, w sensie nie tak mocny, dobre warunki, to czemu miałby nie skoczyć bardzo dobrze Piotr Żyła? Bardzo mocno na to wszyscy liczymy. No bądźmy też trochę z większą dawką
optymizmu, więcej radości, więcej tego kibicowania naszym skoczkom. Oni potrzebują też naszych takich pozytywnych wrażeń, pozytywnych emocji. Jeżeli my nie będziemy wierzyć, no to jak oni mogą wierzyć? Oczywiście nie jest to, wiadomo, nie tylko od tego zależy, no ale zobaczymy. No nasz niestety Piotr Żyła musi poczekać. Też pojawiła się informacja, że zmieniona belka startowa. No tak, no w sumie po przekroczeniu punktu HS przez i Zograwskiego, i Graneruda, choć to klasowi zawodnicy. No niestety tutaj Piotrek Żyła z piątej belki startowej, choć zanim został wycofany, tak, to jeszcze był na szóstej platformie. Zatem Piotr Żyła no będzie miał trudniej. Mam nadzieję, że ten wiatr się nie będzie wzmagał. Przy takich warunkach, jak jest teraz, miałby łącznie ponad właściwie 11 punktów dodanych za belkę i za wiatr. No zobaczymy, czy już Thomas Turnbichler, tak, już machnął chorągiewką, już dał zielone światło, już bacznie się przygląda. Piotr Żyła w powietrzu, 82,8. No nie wygląda to za dobrze. No skoczył przez 90 metrów, ale to jest zdecydowanie mniej niż zawodnicy, którzy byli przed nim. A miał mimo tej niższej belki skoczyć też powyżej rozmiaru skoczni, 98,5, skoczył 93, więc przegrywa w tej chwili i to o 11, czy prawie 11 punktów z Zografskim i Halvorem Egnerem Granerudem. Zografski, Granerud, Żyła to pierwsza trójka, a potem Martin Hama. Mówiłem, że to rewelacja, choć wiadomo, zawodnik już klasowy, jeżeli chodzi o Daniela Hubera, już wygrywał zawody Pucharu Świata w 2022 roku w Bischofshofen, ale nie było go w Rudze, a teraz całkiem solidnie skoczył w pierwszej serii, też w kwalifikacjach. No teraz nieco słabiej, jeszcze gorzej od Piotra Żyły, 90,5 metra. Ale punkty za wiatr zrobiły tutaj różnicę, bo zamiast 5,2 w przypadku Piotra Żyły miał aż 10,4 dodanych, zatem przy krótszym skoku wyprzedza Piotra Żyłę i to o punkt i 1/10. Trzeci jest w tej chwili, Huber przegrywa o 9,9 punktu z Wladimirem Zografskim. No to Kamil Stoch. Utwierdźmy się w tym, Kamilu, że to też będzie dobry skok powyżej 90 metrów, choć no około 10 punktów dodanych będzie, nie są zbyt łatwe warunki, 82,1 dość nisko, niska prędkość na progu, no i niestety to był bardzo słaby skok Kamila Stocha, może nie fatalny, może nie katastrofalny, ale skoczył tylko 85 metrów. Dość też mniejsza prędkość na progu. Dla porównania Piotr Żyła miał o 0,7 więcej, zatem ta prędkość no, nie była dobra. Kamil jest dopiero siódmy przy notach, 17 punktów w tej chwili. No, jest przedostatni, tak? Nie zamknie stawki, no, ale tutaj znacząco spadnie raczej w tej klasyfikacji, chyba że wiatr nam tu jeszcze będzie robił problemy. Kilian Peyer z pierwszymi punktami w Pucharze Świata w tym sezonie. Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie. Tu już prędkość dużo lepsza, ale skok też poniżej 90 metrów. Pytacie, jak po pierwszej serii. Trzech Polaków. Wąsek najlepszy był z naszych. Był 18, 22 po pierwszej serii był Stoch, 24 Piotr Żyła, 33 Kubacki, bodaj tak, 41 Aleksander Zniszczył. Zatem trójka, no ale już dwóch Polaków skakało. Na razie najlepszy Żyła, no Stoch troszkę gorzej, zatem tutaj Kamil Stoch spadł. Jesteśmy po pierwszej dziesiątce drugiej serii. Prowadzi Zografski przed Granerudem i Huberem. Piotr Żyła jest czwarty w tej chwili, czwarty Piotr Żyła. Ósmy Kamil Stoch. No a przed nami oczywiście jeszcze skok Pawła Wąska. Tak to w tej chwili wygląda. Kolejnym zawodnikiem Christopher Eriksen Sundal. Po krótkiej przerwie ten zawodnik nam się pokaże na belce startowej. Korzystając też z przerwy, widzę, że też już coraz więcej Was jest tutaj na tej transmisji. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jeśli transmisja Ci się podoba,
proszę o łapkę w górę, możecie subskrybować kanał o skokach narciarskich. Bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Oczywiście czekam też cały czas na Wasze opinie na czacie, bo to jest miejsce dla Was, drodzy widzowie. Jest Christopher Eriksen Sundal już na belce startowej, był 20 po pierwszej serii. No to zobaczymy, jak będzie w drugim skoku. Potrzebuje 97 metrów do tego, żeby objąć prowadzenie. 82,5 na progu. Dobra parabola lotu i nie będzie prowadził, ale skoczył porządnie powyżej 90 metrów. Dokładnie 94,5 metra. 94,5 metra. Ładnie stylowo. On tak wychyla się dość szeroko. Narty prowadzi. Lewa narta w telemarku do przodu, trochę odjazd, ale dość dobrze ocenili mimo tego sędziowie po 18-18,5 punktu. Sundal przegrywa z Granerudem o 30 punktu i o 70 punktu z Wladimirem Zografskim. Zatem Zografski już awansował do drugiej dziesiątki, to wiemy na pewno. Jest wiatr z tyłu, zobaczymy jak to będzie w przypadku Petera Preuca, 19 zawodnik pierwszej serii, dobra prędkość, prawie 93 km na godzinę, no i przekroczył 90 metrów, ale myślę, że nie będzie zadowolony z tego skoku Peter Preuc. Nie było widać tego zadowolenia na jego twarzy, bo 93 metry, no to troszkę za mało, żeby na pewno objąć prowadzenie, ale żeby być nawet w pierwszej trójce i tak. Peter Preuc jest czwarty, jego nota to 264,7 punktu, stracił 4 punkty do Wladimira Zografskiego. Ponad 13 łącznie dodanych punktów za belkę i wiatr, no i zobaczymy co z Pawłem Wąskim. No, koło 9,5 punktu przewidywana rekompensata za wiatr, piąta belka startowa. Paweł Wąsek do boju. Paweł Wąsek, mam nadzieję, że chociaż utrzyma pozycję 82,7. No niestety to nie był dobry skok Pawła Wąska. Ostatecznie 8,3 punktów dodanych za wiatr, skoczył 90,5 metra, więc to raczej na pewno będzie spadek i to niemały w klasyfikacji. Które da miejsce Pawłowi Wąskowi, 90,5 metra, szóste, 258,4 punktu traci do prowadzącego Zografskiego, 10,3 punktu. No to był troszkę słabszy skok Pawła Wąska, noty też po 17,5 głównie, właściwie tylko takie weszły, była tam jakaś 18, ale takie weszły jedynie do noty końcowej i Paweł Wąsek jest w tej chwili szósty. No i tutaj ciężko będzie Polakom wejść do drugiej dziesiątki. A zobaczymy, co zrobi Junshiro Kobayashi. Rewelacja pierwszej serii. 16 miejsce, mało kto się tego spodziewał. 82,3. Kobayashi skacze około 90 metrów, więc on też tutaj spadnie. Tak jak mówiłem po pierwszej serii, jeśli warunki będą dość równe, trochę ta klasyfikacja się nam tutaj pozmienia, bo jednak ten wiatr troszkę z różną mocą wiał w pierwszej serii i wyciął kilku zawodników. A teraz przy bardziej równych warunkach niektórzy mogą trochę spaść. Choć Kobayashi solidnie, 90,5 metra oczywiście skoczył, jest w tej chwili piąty. No, kto by się spodziewał, że będzie przed Huberem na przykład, który dość solidnie się tu w treningach, kwalifikacjach prezentował. Filip Raimund, no trochę zaskoczenie, był 16 po pierwszej serii, tak jakoś dziwnie wyszedł z progu, też nie był to jakoś bardzo odległy skok. Niezadowolony jest Filip Raimund, no tak, on był ex-aequo z Junshiro Kobayashim na 16 miejscu po pierwszej serii. Jakiś tutaj, nie wiem, czy błąd techniczny, czy podmuch wiatru spowodował, że Raimund nie skoczył jakoś bardzo daleko. Jest piąty po swoim skoku, 92 metry, nota 264,6 punktu, 4,1 punktu za prowadzącym wciąż Wladimirem Zografskim, tuż za nim Halvor Egner Granerud. Także tutaj ci dwaj szczególnie i być może Sundal, który też, no Sundal już troszkę wie, nie, Sundal też jest dość blisko, tam jest ciasno w tej pierwszej trójce, więc może być duży skok, jeżeli chodzi o tych zawodników. Amknie po rozbiegu już Johan André Forfang z Norwegii.
Zobaczymy, trochę zachwiał lądowanie, skoczył powyżej 90 metrów, więc nie powinien mieć wysokich ocen za styl, mimo tego ma 18, 18,5, od Niemca 17,5, skacze 94 metry Johan André Forfang. No i co to teraz da? Miał nie za dużo, no 7,6, troszkę słabszy ten wiatr, tutaj były rekompensaty nawet 10-punktowe. No i w tej skomplikowanej matematyce Forfang skakuje na czwarte miejsce, przegrywa tylko 0,1 punktu z Christopherem Eriksenem Sundalem, swoim rodakiem, a z Zografskim o 0,8 punktu. No to pierwsza czwórka mieści się w punkcie, jak na razie, nawet w niecałą. To jest specyfika skoczni normalnych. Timi Zajc, Słoweniec. Raczej go kojarzymy z tego, że świetnie skacze na skoczniach do lotów, ale okazuje się, że i przy dobrej formie na normalnych jest w stanie skakać. No, to nie był jakiś wybitny skok Timiego Zajca, 92,5 metra, technicznie wszystko wyglądało solidnie dobrze, ale zabrakło troszkę tej odległości. Timi Zajc jak z wiatrem, no 7,4 rekompensata, cały czas są też dodawane punkty za wiatr 5,6 w związku z, za belkę, przepraszam, w związku z tym, że zawodnicy mieli obniżoną belkę w trakcie drugiej serii. Piąte miejsce, Timi Zajc, on już blisko zaś swojego rodaka Prełca, którego pokonał o 0,3 punktu i traci do lidera 3,7 punktu. Cały czas tam Zongrawski czeka w tym miejscu dla zawodnika, który prowadzi i no, mam nadzieję, że ma grubą kurtkę, bo dość chłodno w Lillehammer, kilkanaście stopni mrozu. W powietrzu jest Michael Hajbek z Austrii, no i skacze dobrze. On tutaj może zamieszać w tej czołówce, bo skoczył 94 metry. No, prowadzenia z tego raczej nie będzie, ale pierwsza trójka, może czwórka, zobaczymy, bo to już jest, tak jak powiedziałem, bardzo ciasno. Odpowiadając na pytanie z czata, skoki się nie skończyły, trwa druga seria, jeszcze 12 skoczków. Hajbek jednak obejmuje prowadzenie, miał no, rekompensaty 7,8, dość wysokie noty i mimo 94 metrów o pół punktu przeskakuje Zografskiego. No to widzicie, tutaj źle to przewidziałem, myślałem, że jednak nie wystarczy na Zografskiego, a wystarczyło na pierwsze miejsce. Ryoyu Kobayashi, czy zaatakuje pierwszą dziesiątkę? Reprezentant Japonii, 82,6, dość dobra prędkość na progu, no i skoczył mniej więcej tyle, żeby objąć prowadzenie. Ten już właściwie 27-letni Japończyk, dwukrotny zdobywca Pucharu Świata, kryształowej kuli, mistrz olimpijski z normalnej skoczni w Zhangjiakou. Kobayashi pierwszy, jest pierwszy Kobayashi po skoku na 94 metry. Kento Sakuyama może być zadowolony. O ile? O pół punktu. O pół punktu wyprzedza Hajbeka, zatem jest też punkt przed Wladimirem Zografskim. No i zobaczymy, czy to da Kobayashiemu wejście do czołowej dziesiątki. No jeszcze 11 zawodników, więc trzeba się z tym wszystkim wstrzymać. Deschwanden tymczasem rusza do boju. Tak, dokładnie. Jeszcze tak naprawdę 11 zawodników nam zostało. Deschwanden leci i nie obejmie, myślę, prowadzenia, bo skoczył powyżej 90 metrów. On jest, wydaje się, po jego reakcji dość zadowolony. 92,5 metra skoczył Deschwanden jak z wiatrem. No 8 punktów dodanych, więc to też może być niezła lokata. No i wystarczyło, mimo tego, że 92,5 metra, ale też tutaj już wchodzą w grę przewagi po pierwszej serii i Deschwanden o punkt wyprzedza Kobayashiego, 270,7 punktu i zostało nam 10 najlepszych zawodników. No niestety nie ma Polaków w drugiej dziesiątce, ich trzeba szukać powyżej teraz 10 miejsca. Paweł Wąsek 13 w tej chwili, 14, Piotr Żyła 18, Kamil Stoch. Zatem jeżeli tutaj nie zdarzy się nic niespodziewanego, pewnie 23 będzie Wąsek, 24 Żyła, 28 Kamil Stoch. Tak, starałem się, żeby tutaj nie było słychać efektów dźwiękowych. Deschwanden prowadzi, no to na pewno dobry wynik 15 zawodnika Pucharu Świata, jeżeli chodzi o dotychczasowe starty w tym sezonie, czyli no dotychczasowe
dwa konkursy. To też drugi zawodnik oczywiście letniego Grand Prix 2023. I rozpoczynamy ostatnią dziesiątkę jeszcze trochę i wszystko będzie jasne. Bardzo szybko nam to dużo sprawniej leci w drugiej serii. Stefan Laje już w powietrzu, 83 na progu, cały czas piąta belka. Dobrze to wygląda i obejmie prowadzenie. Musi objąć prowadzenie Stefan Laje. To oczywiście zawodnik, który jest wysoko w Pucharze Świata, piąty po pierwszym weekendzie, 94,5 metra i czekamy jeszcze na końcową notę. Tak, tutaj z dużą przewagą, aż 7,6 punktu Stefan Laje obejmuje prowadzenie. Czy to da skok też w klasyfikacji? Musimy poczekać. Jeżeli chodzi o fortuny i tak dalej, nie mam wiedzy, nie jestem w temacie, nie interesuję się tym, więc nie pomogę, nie poradzę. Jan Herl to kolejny z zawodników, który tutaj typuje, że mógłby poprawić swoją pozycję, choć 82,5, wysoko leci. No i świetnie skoczył Jan Herl, no naprawdę, chyba że wszyscy już teraz będą tak daleko skakać i okaże się, że przynajmniej to wystarczy na utrzymanie swojego miejsca. 96,5 metra, zatem powinien objąć prowadzenie Jan Herl i tak się dzieje, noty nawet 19 się tutaj pojawiła, 18,5, 19 nie weszła, 282 punkty Jan Herl dołożył, 3,7 punktu do noty Stefana Laje z Niemiec. No tak, został nam już... Nie, no jeszcze z Lindwik, ale spoza Niemców i Austriaków, dwóch zawodników. Andrzej Laniszek, trzeci zawodnik poprzedniego sezonu Pucharu Świata, musi skoczyć 95,5, żeby objąć prowadzenie. No i skoczył mniej więcej tyle, chyba jednak trochę krócej. Chyba jednak troszkę zabrakło tutaj Słoweńcowi, sympatycznemu Słoweńcowi. Pamiętamy jego piękny gest z planicy. I kartonowy Dawid Kubacki na podium Pucharu Świata końcowej klasyfikacji. Laniszek jest drugi, wystarczyło 93,5 metra, żeby wyprzedzić o pół punktu Stefana Laje, ale jest 3,2 punktu za Janem Herlem. No to tutaj już wiemy, że Herl poprawi swoją pozycję, o ile to się za chwilę okaże, a za moment na belce startowej pojawi się rekordzista skoczni Karl Geiger. Już machnął chorągiewką Stefan Horngacher. Już układa się do pozycji najazdowej Karl Geiger. Czerwony kask, czarny kombinezon. Dobra prędkość, 83,2. Świetna prędkość i świetna odległość. Karl Geiger, myślę, obejmie prowadzenie. Też ma dużo dodanych punktów, aż 10,3. Choć dla Niszek miał 11,9, więc teraz to nie jest nic dziwnego właściwie. 96,5 metra. Obejmuje prowadzenie oczywiście Karl Geiger. Noty po 18,5-19 wchodzą. 73 za dystans, 56 za noty i łącznie 284,6 punktu za dwa skoki. 2,6 punktu przed Karlem Geigerem. No i jestem bardzo ciekaw, co zrobi Lindwik. Mariusz Lindwik, który nadspodziewanie dobrze zaprezentował się w pierwszej serii. Czy to będzie efekt po prostu trochę szczęścia do warunków? Czy to się potwierdzi? Zobaczymy. Lindwik, ładna prędkość, 83, ale wydaje się, że brakuje tej odległości. Tak, tutaj skoczył za krótko, żeby jeszcze zamieszać w tej czołówce. 91 metrów skacze Mariusz Lindwik, ale 13,4, czyli wzmógł się tylny wiatr, miał uśredniony pomiar 1,12 metra na sekundę w plecy. No ale myślę, że to go nie uratuje. Lindwik jest piąty, za Geigerem o 8,8 punktu. Przegrywa jeszcze z Laje, Laniszkiem i Herlem. Ale pokazuje gestem ręki, że jest dość zadowolony Lindwik. Zatem no, to na pewno będzie najlepsza pozycja Lindwika jak na razie w tym sezonie. No i teraz już zostali nam sami Austriacy i Niemcy. Piątka. Czofenik pierwszym z tych zawodników.
93 metry powinien skoczyć, 82,7 na progu. No i skacze nie jakoś rewelacyjnie, ale bardzo solidnie. Bardzo solidnie, 94 metry, to powinno dać prowadzenie, 18,5. No, Austriak widać, że ma tę moc, że jak trafi w próg, to ma dość dobrą, wysoką parabolę lotu. No, zresztą to jest zawodnik, który szóste miejsce ma w klasyfikacji Pucharu Świata po Ruce. Zadowolony Andreas Witthels, a Czofenik obejmuje prowadzenie z przewagą 2,7 punktu przed Karlem Geigerem z Niemiec. No i teraz duże zaskoczenie, bo Manuel Fettner no nie był aż tak wysoko w Ruce, a zajmował czwarte miejsce po pierwszej serii. Czy będzie w stanie to utrzymać Fettner? Dobra prędkość, 82,8. No ale myślę, że brakuje tutaj odległości w przypadku Fettnera. Brakuje odległości, to jest 92,5 metra. Także solidnie, ale może zabraknąć do objęcia prowadzenia. Na pewno zabraknie, a nawet jest w tej chwili trzeci. 3,5 punktu traci do Czofeniga. Tutaj niedosyt na twarzy Andreasa Witthelsla. Noty wchodzą 3,18. Fettner jest trzeci, więc trochę obniży swoją pozycję, myślę, w tym konkursie. Czofenik, Geiger, Fettner. To jest pierwsza trójka. No to zostało już nam tylko trzech najlepszych zawodników. Pius Paszke to jest wicelider Pucharu Świata. Bardzo zaskakujący wicelider. 130 punktów za drugie i czwarte miejsce w Ruce. Jak będzie teraz? Czy będzie drugie w karierze podium Piusa Paszke? Oj, ma mocny wiatr z tyłu. Będzie duża rekompensata. Jak sobie z tym poradzi? Trzeba skoczyć 94,5, żeby być na podium. A skacze krócej Pius Paszke. No niestety, myślę, że ten wiatr mu tu mocno przeszkodził. Tylko 90 metrów. 20 punktów dodanych za wiatr. 1,67 metra na sekundę w plecy. No, ja nie mówię, że nie miał szans, ale miał bardzo ciężko, żeby obronić swoją pozycję i tutaj raczej Paszkę spadnie w klasyfikacji. Nie będzie na podium Paszkę, bo już teraz jest na czwartym miejscu, a Czofenik będzie na podium. Już jest pewien tego, że będzie na podium, bo zostało nam dwóch zawodników. Paszkę przegrywa o 3,8 punktu z Czofenigiem, też słabszy od Fettnera o 0,3 punktu. Zatem Czofenik dzisiaj po raz czwarty w karierze stanie na podium Pucharu Świata. Na którym miejscu? No, wydaje się, że na pewno nie na pierwszym, bo ciężko będzie tutaj pokonać Stefana Krafta, no ale zobaczymy. Czeka tymczasem na swój skok Andreas Wellinger, ponieważ dalej mocne podmuchy wiatru z tyłu. No i zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, poczekamy, czy Wellinger będzie mógł skoczyć. No, też musi jury tutaj stworzyć dość dobre warunki 28-letniemu Niemcowi. 28 sierpnia skończył już 28 lat Wellinger. Ten czas leci, ja pamiętam, że jeszcze Wellinger to był jeden z tych takich zawodników, którzy no pięknie w bardzo młodym wieku skakali, potem też liczne kontuzje i tak dalej, ale już w zeszłym sezonie ładnie skakał, a w tym może być jednym z najlepszych. No, podmuchy wiatru przekraczają grubo momentami 2 metry, zbliżają się nawet do 3 za progiem i nie tylko, więc Wellinger musi poczekać. Czofenik bardzo zadowolony. Czeka oczywiście w tym miejscu dla lidera, pokazuje 45 numer na plastronie startowym. I co my tutaj mamy? Na ten moment 22 Piotr Żyła, 26 Kamil Stoch, 21 Paweł Wąsek. No to jeszcze dwóch zawodników. Jeszcze trzeba poczekać, jeszcze tutaj robi się nam coraz większa dramaturgia. Trochę zdenerwowany Stefan Horngacher gdzieś tam przez krótkofalówkę się konsultuje pewnie z trenerem, który jest na tak zwanych wiatrach, który jest na podglądzie, no nawet 3 metry na sekundę. Taki tylnoboczny właściwie wiatr pokazuje się na takiej grafice, którą widzę przed swoimi oczami, więc na skoczni wyświetlił się przynajmniej wirtualnie znak stopu. Teraz trochę spada ten wiatr do 2-2,5 metra. No, nie są to łatwe warunki, ale to są najlepsi zawodnicy i myślę, że nawet z piątej belki startowej
są w stanie sobie poradzić. Choć Paszkę trochę na tym stracił. Trochę na tym stracił, no ale będzie wysokie miejsce w dziesiątce. Szóste miejsce w najgorszym wypadku Paszkę też na pewno będzie dobrym osiągnięciem dla tego już 33-letniego zawodnika. Korzystając z tego, że czekamy, zachęcam do zostawienia łapy w górze, subskrybowania kanału o skokach narciarskich. Miło, że jesteście ze mną, dość licznie, cały czas jest dość wysoka liczba, jeżeli chodzi o widzów. No i szósta belka. Na tyle wiatr się wzmógł, że nawet dla Wellingera jest wyższa belka startowa. No ciekawe. Ciekawe, co zrobią przy skoku Krafta. Tak, przepraszam, już z powrotem jestem z głosem. Jeszcze czekamy, no bo to musi troszeczkę potrwać. Oczywiście, jeżeli jest zmiana belki startowej, no jest trochę tego żonglowania, ale musi jury reagować i myślę, że nie powinniśmy mieć tutaj do nich jakichś bardzo pretensji, ale niestety w tym konkursie no, kilku zawodników w pierwszej serii szczególnie no, zostało wyciętych, pozbawionych możliwości awansu do drugiej serii, bo skakali przy bardzo mocnym tylnym wietrze. Pojawia się już Andreas Wellinger, żeby prowadzić, musi skoczyć tylko 90,5 metra. 90,5 metra jest to mocny wiatr z tyłu w granicach uśrednionego pomiaru 2 metrów na sekundę, więc duże wyzwanie przed Wellingerem. No i zobaczymy, co zrobi. 84,3, wysoka prędkość na progu. No i przekroczył chyba 90 metr Andreas Wellinger. No nie było to daleko, ale może to będzie wystarczająco, żeby obronić podium. 92 metry. 92 metry, 23,6 punktu dodanych za wiatr, nie ma punktów za belkę, bo wróciliśmy do tej belki bazowej i co to wszystko da Andreasowi Wellingerowi? Czy będzie podium dla 28-letniego Niemca? Bił mu brawo Czofenik, wiedząc co się święci, bo obejmuje prowadzenie o 4,4 punktu wyprzedza Wellinger Daniela Czofeniga, 291,7 punktu. No to zostaje już nam tylko Austriak Stefan Kraft. Będzie niemiecko-austriackie podium najprawdopodobniej, bo nawet jeżeli coś by się stało Kraftowi, to i tak będzie taka konfiguracja. Rusza do boju. 89 km na godzinę musi skoczyć Kraft, żeby wygrać. No i spokojnie skoczył. To nie było 104 metry jak w pierwszej serii, ale bezpieczna odległość, która da mu prowadzenie i da mu zwycięstwo. Może nie jakieś spektakularne, ale powinien wygrać Kraft, mimo tego, że to było 92,5 metra, ale to będzie wystarczająco, żeby wygrać. 20,8 punktu będzie miał dodanych, no typu 19,18,5. Zatem Kraft wygra, tylko pytanie o ile? O ile wygra Stefan Kraft? Czekamy jeszcze na te końcową notę, oczywiście elegancko, pięknie w powietrzu, jak to Stefan Kraft. Jest pierwszy i to aż o 5 punktów, co jest dość dużą różnicą jak na skocznię normalną. Stefan Kraft dalej niepokonany w tym sezonie. Weszły mu ostatecznie dwie noty po 19,18,5, 296,7 punktów. To nota zwycięzcy, którym jest dzisiaj Stefan Kraft. Trzecie zwycięstwo w sezonie, 101 podium i 33 zwycięstwo w karierze austriackiego 30-letniego skoczka. Dominator jak na razie tych pierwszych konkursów. Zobaczymy, jak będzie jutro na skoczni dużej, gdzie przeniosą się w Lillehammer zawodnicy. Zatem Stefan Kraft, Andreas Wellinger i Daniel Czofenik. To jest podium dzisiejszego konkursu. Czofenik po raz pierwszy na podium, jeżeli chodzi o ten sezon. Zatem na pewno to też duże osiągnięcie. No i tak, tuż za podium Karl Geiger, piąty, to duże zaskoczenie, bo dużo lepszy wynik niż w Ruce. Manuel Fettner, szósty ostatecznie Pius Paszke, siódmy Jan Herl, pierwsza siódemka to tylko Niemcy i Austriacy.
W pierwszej dziesiątce mamy na 8 miejscu Angela Niszka, 9 jest Stefan Laje i 10 Mariusz Lindwig. Tylko dwóch zawodników spoza Niemiec i Austrii w pierwszej dziesiątce. Tuż za 10 Deschwanden, też całkiem nieźle Kobayashi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że warto zwrócić uwagę na całkiem już niezły występ Wladimira Zografskiego z Bułgarii. Wydawało się, że no tutaj piękny skok Graneruda w drugiej serii, no ale to tam atakował z bardzo niskiej pozycji, był pod koniec stawki, w sensie 30 w pierwszej serii, zatem no bardzo dobry skok, 98,5 metra pozwolił mu awansować na 15 miejsce. No i Polacy, no właśnie, jak ostatecznie Polacy, 23 Paweł Wąsek, 24 Piotr Żyła, po no, słabszym skoku w drugiej serii Kamil Stoch, ostatecznie 28. Remo Inhof na przykład jest zawodnikiem, który zdobywa pierwsze punkty w Pucharze Świata w tym sezonie. Andrew Urlaub, Kamil Stoch, Kilian Peyer, Paweł Wąsek, no i oczywiście Daniel Huber, który nie skakał w Ruce, zatem trochę mamy nowych zawodników, którzy zostaną po tym konkursie sklasyfikowani do Pucharu Świata. Zatem nie zabrakło emocji w tym konkursie. Troszkę ten wiatr nam mocno wiał. Stabilnie, jeżeli chodzi o kierunek, ale no mocno, co pokazuje, że Andreas Wellinger miał 24,1 punktu rekompensaty, bo skakał przy metrze nieco ponad 2 metry na sekundę w plecy, tym pomiarze uśrednionym. Zatem w drugiej serii, szczególnie w końcówce, mieliśmy krótsze skoki. Wystarczyło skakać po nieco ponad punkt K, 92, 92,5, 94 metry, żeby być na podium, bo też te rekompensaty i oczywiście przewaga między kolejnymi zawodnikami no, były bardzo wysokie. Zatem jesteśmy po trzecich zawodach. Stefan Kraft umocni się tutaj na prowadzeniu w Pucharze Świata i tak to mniej więcej wygląda. Ja tutaj tradycyjnie postaram się jeszcze z Wami zostać, jak rozpoczną się wypowiedzi w Eurosporcie i tak dalej. Spróbuję Wam tutaj na czacie napisać, co komentują nasi zawodnicy i być może trener. Zatem jeszcze oczywiście przynajmniej w taki sposób zostaję z Wami. Ale możliwe, że jeszcze tutaj na chwilę wrócę z głosem, ponieważ będę chciał zwrócić uwagę też na to, co działo się w innych skokowo biegowych, między innymi i w skokach pań, bo dzisiaj mieliśmy kombinację norweską pań z Polką Joanną Kiel i skoki pań też na tej normalnej skoczni w Lillehammer. Zatem Polacy lepiej, jeszcze bez szału, ale myślę, że to już jest coś, co należy zauważyć i zwrócić na to uwagę. Jeszcze nie jest idealnie, jeszcze dużo błędów pewnie do poprawienia. Szkoda, że Dawid Kubacki poza drugą serią 33, ale no trzech zapunktowało, więc jest mały progres i krok po kroku niech nasi robią postępy. Zatem ja na chwilę Was zostawiam tutaj jeszcze z tabelką wyników i jeszcze za chwilkę się ponownie usłyszymy.
Okej, to jeszcze na chwilkę jestem tutaj z wizją i z dźwiękiem. Tadeusz napisał, jutro będzie dobrze, bądźmy optymistami. Oczywiście no nie należy na razie tutaj nastawiać się na niesamowite sukcesy Polaków, no ale niech to przyjdzie faktycznie tak, jak było założone, czyli turniej czterech skoczni, może już Engelberg, gdzie zobaczymy już lepsze wyniki naszych zawodników. I ważna sprawa, o której poinformował portal skijumping.pl, że nota Stefana Krafta, te 296,7 punktu, to jest rekordowa nota, jeżeli chodzi o zawody pucharowe na skoczni normalnej. No faktycznie, prawie 300 punktów na normalnej skoczni to nie zdarza się często. No i teraz tak, Kraft jest zdecydowanym liderem Pucharu Świata po trzech zwycięstwach. Ma już przewagę 110 punktów nad Niemcem Andreasem Wellingerem. Trzeci utrzymał pudło mimo szóstego miejsca dzisiaj Pius Paszke z Niemiec, ma 170 punktów. Czwarty Jan Herl, piąty Daniel Czofenik, szósty Stefan Laje, siódmy Karl Geiger, czyli podobnie jak w dzisiejszym konkursie, podobnie jak w klasyfikacji generalnej, pierwsze 7 miejsc sami Niemcy i Austriacy. W dziesiątce Pucharu Świata w generalnej klasyfikacji jeszcze tutaj, może tak, jeszcze raz, bo już teraz się pogubiłem. Pierwszy Kraft, drugi Wellinger, trzeci Paszke, czwarty Herl, piąty Czofenik, szósty Laje, siódmy Geiger, ósmy Ryoyu Kobayashi, dziewiąty Tim Zajc, dziesiąty Michael Hajbek. To jest klasyfikacja generalna Pucharu Świata, jak Polacy. Mimo tego, że dzisiaj nie zapunktował, najlepszym jest jeszcze Dawid Kubacki, 24 miejsce, 18 punktów, tuż za nim 26 Piotr Żyła, punktów 17. 31 Paweł Wąsek za dzisiejsze 8 punktów, no i 39 za 3 punkciki dzisiaj Kamil Stoch. Jak na razie mamy sklasyfikowanych 45 zawodników. I teraz tak, obiecałem to, że jeszcze powiem Wam o skokach kobiet, bo mieliśmy też dzisiaj ładny konkurs, przynajmniej jeżeli chodzi o te najlepsze zawodniczki. Japonka Yuki Ito zwyciężyła na skoczni normalnej Lysgårdsbacken w Lillehammer. Skoczyła 90,5, 94 metry, atakowała czwartego miejsca. Druga francuska Josephine Panier, a trzecia prowadząca na półmetku Kanadyjka Aleksandria Lutit. No i niestety niezbyt dobre wieści, jeśli chodzi o Polki. 39 miejsce przedostatnie zajęła w pierwszej serii Anna Twardosz, skacząc 72,5 metra. No nie była ostatnia, bo tutaj przypomnę, 40 zawodniczek w pierwszej serii u pań skacze. Nie była ostatnia, bo tam jeszcze była dyskwalifikacja, zatem do tego jeszcze inna zawodniczka była przed Anną Twardosz, więc była Ania ostatnia z tych, które były, które skoczyły po prostu, więc to na pewno nie cieszy. I co chciałem powiedzieć? Chciałem zwrócić uwagę też na występy bardzo solidne naszej kombinatorki norweskiej Joanny Kiel, która też startowała w Pucharze Świata w Lillehammer. Zajęła najpierw 19, a dzisiaj 18 miejsce w poszczególnych konkurencjach. Tym razem było to techniką Gundersena. Oczywiście warto podkreślić, że w kombinacji norweskiej nie jest duża konkurencja, tylko 24 zawodniczki ukończyły rywalizację, więc to też sprawia, że inaczej się na to patrzy, ale cieszy to, że punktuje Joanna Kiel i okej, kombinacja norweska nie jest aż tak popularna, nawet w przypadku mężczyzn. Tu jako ciekawostka, że skakał Riber Norweg w konkursie skoków do kombinacji, oczywiście przy przednim wietrze, ale z piątej belki skoczył 102 metry, więc Riber to jest niesamowity skoczek, a wyśmienity również biegacz, no bo jest w stanie te przewagi oczywiście na skoczni uzyskane zazwyczaj w biegach utrzymywać. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jestem jeszcze pewnie Wam winien tutaj informację, co się jeszcze będzie działo, jaka jest tutaj, jaki jest plan oczywiście kolejnych zawodów, bo jak wspomniałem, jutro w Lillehammer będzie już rywalizacja na dużej skoczni Lysgårdsbacken i będą też skakać panie,
I tak. Jutro. 10:30 oficjalny trening kobiet, 11:30 kwalifikacje pań i o 12:30 rozpocznie się konkurs kobiet. Mężczyźni trening 14:30, kwalifikacje 15:30, o 17:00 rozpocznie się jutrzejszy konkurs. Więc pozostaje liczyć na to, że będą dalej wielkie emocje i jeszcze lepsze występy naszych skoczków. Na to liczę i dziękuję Wam serdecznie za udział, za wszystkie subskrypcje, które pewnie pojawiły się w trakcie tej transmisji, za komentarze na czacie, za polubienia i cóż, bardzo mi miło, że tak licznie chcieliście być z moim kanałem. Pozdrawiam serdecznie, Krzysztof Niedzielan, kłaniam się nisko. Kibicujmy, cieszmy się sezonem skoków narciarskich, bo to zawsze piękny czas. Do zobaczenia, do usłyszenia.